Incydent AMN C-227-939. Zaangażowany SCP SCP-939. Opis. Dnia 30 stycznia 1992 roku odnotowano statystycznie większy o razy wskaźnik zaginięć w stosunku do średniej krajowej wśród osób, które otrzymały AMN C-227 w związku z pozyskaniem SCP. Dnia 28 listopada 1990 roku 2 km na północny zachód od... Na czas dochodzenia zawieszono używanie AMN C-227. Dnia 31 stycznia 1992 roku agenci polowi i zostali wysłani na miejsce w celu przeprowadzenia śledztwa. Dzięki współpracy z lokalnymi organami ścigania, agent był w stanie przeprowadzić wywiad z... Około 7 miesięcy przed przybyciem agentów i... zgłosił zaginięcie 3 osób w podejrzanych okolicznościach. Wszystkie z nich były poprzednio potraktowane AMN C-227. Dokument 939-73. Przesłuchanie pierwsze i... Przesłuchiwany i... Przesłuchujący agent... Przedsłowie. Przesłuchanie to przeprowadzone zostało przeze mnie, agenta... w celu ustalenia możliwych powiązań ze zaginięciami... zgłoszonymi przez pana i... dnia 5 czerwca 1991 z następującą aplikacją AMN C-227 wszystkim wyżej wymienionym osobom dnia listopada 1990. Dziękuję za poświęcenie mi czasu, panie. Na początek chciałbym, żeby opowiedział mi pan wydarzenia z 5 czerwca. Tak dokładnie, jak pan potrafi. Okej. Okay. Zadzwoniłem do przyjaciół i zdecydowaliśmy się na wycieczkę. Po prostu, do lasu. Odchamić się. Dzień był całkiem dobry, a my nie mieliśmy niczego do roboty. Pamiętam jak... Nic dziwnego się nie zapowiadało, dopóki nie powiedziałem, że mam déjà vu. Dziwnie się na mnie spojrzała i powiedziała, że ma tak samo. Wszyscy mieliśmy. My... Okazał się być tym mądrym i wrócił do domu. Reszta z nas była ciekawska i zdecydowała się to sprawdzić. Chyba rozumiesz, no bo kiedy słyszałeś, żeby 5 ludzi miało kiedykolwiek déjà vu w tym samym momencie? Nie mogę powiedzieć, żebym kiedykolwiek o tym słyszał. Proszę kontynuować. Stało się jeszcze silniejsze. To uczucie nasilało się bardziej, kiedy zbliżaliśmy się do... Ta, to taka duża jaskinia w okolicy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas kiedyś w niej był. Mieliśmy tylko jedną latarkę i fakt, było to głupie. Ale weszliśmy do środka. Uczucie stawało się tym silniejsze, im głębiej wchodziliśmy. Ciągle nazywam to déjà vu, ale to nie jest odpowiednie określenie. To było bardziej jak ogólne poczucie znajomości, a nie tego, że kiedyś już coś takiego było. Lecz nikt nie umiał tego wyjaśnić. Im głębiej schodziliśmy, tym uczucie było coraz bardziej znajome i czuliśmy, że się zbliżamy. Do czego? Nie wiem. Nikt nie wiedział. Dlatego wciąż szliśmy. Czy coś znaleźliście? Nie. Cóż, nie wiem. Pamiętam, że... Bo już robi się późno, powinniśmy wrócić. Nie pamiętam nic tak. Dopóki... Nie,
Ja. Jeżeli potrzebuje pan chwili, nie ma problemu. Ja nie pamiętam tej pieprzonej rzeczy. Dopóki nie siedziałem przy Rzusie, było ciemno. A policjant, on zadawał mi pytania. Mówił mi, że się uspokoił, bo potem pojawiła się karetka. Oto wszystko było takie chaotyczne. To krzyczenie o czerwieni, proszenie policjanta, żeby pozwolił mi iść. Musiałem stamtąd uciekać. Uciekać przed czym? Przed czerwienią! Co było czerwone? Ja nie pamiętam. A co z pana przyjaciółmi? Nie było ich ze mną. Myśleli, że to moja wina. Nie chcieli mnie słuchać. Bo powiedzieli, że jestem czymś naćpany, że ledwo po kwasie. Ja jak krzyczałem na światła karetki, że mi nie dorwą. Już tego nie pamiętam, ale czerwień wciąż mnie niepokoi. Posłowie. Mój zespół nie jest gotowy na dalsze śledztwo. Wracamy do... o poranku i zarejestrujemy to, co odkryliśmy. Minimalna przykrywka jest wymagana ze względu na to, co odkryliśmy, a przynajmniej na zaistniały incydent. Na chwilę obecną proponuję, żeby pan był silnie przekonany co do zaginięcia swoich przyjaciół. Ze względu na jego predyspozycję, powinien zostać rekrutowany jako personel z poziomem upoważnienia 0, z przydziałem sprzątacza i przeniesiony do jakiegokolwiek potrzebującego projektu. Agent zgłosił możliwość legowiska SCP-939 na tym obszarze. Wysłano zespół do spraw zwalczania w celu przeprowadzenia dochodzenia. Obecność potwierdzona w... i zniszczona dnia 6 lutego 1992 roku. Dnia 20 lutego 1992 doktor... ustalił, że uczucie znajomości zgłoszone przez i... było wyłącznie spowodowane przez jak dotąd nieznany efekt uboczny AMN-C227, który oddziaływał na Denata od pierwszego potraktowania. Poczucie to zdaje się działać na zasadzie wabika oddziałującego na osoby potraktowane AMN-C227, przyciągając je do najbliższych skupisk, najczęściej obok legowisk SCP-939. Dodatek 03-01-1992. Namierzanie SCP-939 za pomocą AMN-C227. Możemy to wykorzystać. Każda osoba wystawiona na wystarczająco silną dawkę, by wywołać tymczasową amnezję, może posłużyć jako pies myśliwski, jeżeli będzie w stanie określić źródło znajomości, jakkolwiek to działa. Opierając się na trasie przebytą przez pana JS i jego przyjaciół, według agenta... możemy spodziewać się nawet... kilometrowego zasięgu działania. Prawda, nie może to nas doprowadzić do osobnej instancji SCP-939, lecz do ich gniazd? Owszem. Proponowałbym poinformować o tym pomyśle kilku pracowników w terenie. Każdy chętny zostałby w kontrolowanych warunkach potraktowany AMN-C227 i wypuszczony na poszukiwania do miejsc pierwszego potraktowania populacji cywilnej preparatem. Wszelkie doświadczenia znajomości będą traktowane jako wykrycie leża SCP-939 w pobliżu i takowo zgłaszane. Zespoły do spraw zwalczania zostaną wysłane w celu przeprowadzenia śledztwa i zniszczenia takowych. Ze względu na sukces tej akcji wierzę, że wysyłanie agentów do tego typu lokalizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa, połączone z przestrzeganiem standardowego monitorowania ludności, wojskowości, organów ścigania i mediów, jest najlepszą metodą na zlokalizowanie i zniszczenie instancji SCP-939 na wolności. Doktor...